25 km od Petersburga znajduje się kolejny zespół pałacowo-parkowy Carskie Sioło. Pałac ma 300-metrowej długości fasadę z nieprzerwanym rzędem okien, licznymi kolumnami i atlasami. Antykamera, czyli pomieszczenie poprzedzające jakiś pokój paradny. W tym pałacu poprzedza salę balową. Jedna z pałacowych jadalni. Główne pomieszczenie pałacu, wielka sala balowa o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. Reprezentacyjne schody i klatka schodowa z dwoma rzędami okien. Suknia paradna carowej Elżbiety Piotrownej Romanowej. Portret Pawła, syna Katarzyny II. W pałacu jest też rekonstrukcja słynnej bursztynowej komnaty. Niestety w komnacie nie można filmować ani robić zdjęć. W skład kompleksu wchodzą również ogrody pałacowe. Niestety kiepska pogoda nie pozwoliła nam w pełni cieszyć się ich urokiem. Pawilon Górna Wanna. Galeria Camerona, z lewej strony schodów posąg Herkulesa. W galerii mieściła się kolekcja rzeźb i malarstwa należąca do Katarzyny Wielkiej, ogród dam dworskich i carskie łaźnie zwane agatowymi komnatami. Ich boazerie i posadzki zostały wyłożone agatami i jaspisami. Barokowy pawilon Grota, zwany też salą poranną. Widok na pałacyk zwany Ermitażem kończy nasz pobyt w Carskim Siole.